Dobry wieczór Państwu. Dzisiejsze nasze opowiadanie będzie wersją dla dorosłych, uprzedzam, tylko dla dorosłych dzieci spać. Bajki znanej Państwu z dzieciństwa, a jakiej, to się za chwilę stanie zupełnie jasne. Idę sobie do laseczka, do zielonego. Niosę babci kawał placka, bardzo smacznego. Dzień dobry, laleczko. Dokąd tak śpieszysz leśną ścieżką? Nie powiem panu, bo mama zabrania mi rozmawiać z nieznajomymi. Ach, te mamy mają takie staroświeckie przesądy, a zresztą bardzo proszę, mogę się przedstawić. Nazywam się Wilk. Czerwony kapturek, bardzo mi przyjemnie. No, to już teraz jesteśmy znajomi. Tak. Co niesiesz w tym koszyczku, czerwony kapturku? Różne smakołyki i butelkę czerwonego wina dla mojej babuni, żeby się pokrzepić mogła, bo na zdrowiu słabuje. O, jest i alpaga. A, to ładnie, czerwony kapturku, że jesteś taką troskliwą wnuczką. Ale siądź tu sobie na chwilę, bo na pewno cię już nóżki zabolały. Patrz, jaka ta trawa mięciutka, jak ptaszki pięknie śpiewają. Nie mogę, panie Wilku, babcia na mnie czeka. Babcia nie zając, nie ucieknie. No siadaj, Może innym razem, ale teraz to ja już naprawdę muszę iść. Do widzenia, panie Wilku. Chwileczkę. A babcia sama mieszka? Sama, samiuteńka. I nie ma żadnych sąsiadów? Jeszcze nie daj Boże, jaki myśliwy. Nie, żadnych. To pewnie złe psy trzyma. Miała burka, ale zdechł ze starości. A, to bardzo dobrze, bardzo dobrze. Chciałem powiedzieć, biedny burek, biedny. Znaczy jest i chata. Pozwolisz, czerwony kapturku, że się do babci odprowadzę ten ciężki koszyczek. Poniosę. Skoro pan taki uprzejmy, to ja bardzo chętnie. Na nic się dziewczę tak nie mota, jak na uprzejmość. To też czerwony kapturek, chociaż... Pana Wilka nigdy przedtem na oczy nie widział. Już w krótkim czasie był z nim w takiej komitywie, jakby się znali od kilku lat. A czy znasz, czerwony kapturku, tę świetną facecję o pewnej mieszce, no, która chciała się wykąpać i... Aż mnie boki bolą ze śmiechu. No i wiesz, Wilusiu, tak mnie zabawiałeś przez całą drogę, że o mało co nie przegapiłam chaty babuni. O, patrz, mieszka tam, za drzewami. No to papa. I do zobaczenia. Zapomniałaś o czymś, czerwony kapturku? O czym? O kwiatkach dla babuni. Nazbieraj trochę tych leśnych dzwoneczków. Nie wypada do starszej osoby bez kwiecia iść. Przepraszam, ja tylko na chwileczkę. Chciałem przypomnieć tym z Państwa, którzy tę bajkę z dzieciństwa słabo pamiętają, że zbieranie kwiatków nie było bez znaczenia dla akcji. Wilk chciał mianowicie zyskać na czasie, aby załatwić babcię. Spokojnie. Liczymy się z tym, że dorośli gorzej znoszą makabrę, więc zmieniliśmy zakończenie na bardziej humanitarne niż w wersji dla dzieci. A zresztą pan Wilk i tak nie miał na babcię apetytu, więc zamknął ją po prostu w komórce. Natomiast jeśli idzie o wnuczkę, to... Dzień dobry, babuniu! Dzień dobry, moja kochana wnusiu! Oj, babciu, dlaczego ty... Masz taki długi nos. Żebym lepiej mogła poczuć zapach tych pięknych kwiatuszków, które dla mnie przyniosłaś. Oj, babciu, dlaczego ty
Masz tyle zębów, przecież miałaś tylko dwa. Żebym łatwiej mogła pogryźć te smakołyki, które dla mnie upiekłaś. Oj, babciu, babciu, dlaczego ty masz takie wielkie ręce? Żebym cię mocniej mógł objąć, czerwony kapturku. Och, to nie babcia, to wilk. Co robisz? Wilku, ratunku, na pomoc! Ratunku, na pomoc! Całe szczęście, że akurat tędy przechodziłem. A pójdziesz! A pójdziesz! A pójdziesz! Ty łatwsza z breźniku! Trudno, pych! I tak to właśnie bywa, proszę, czerwonych kapturków. Najpierw się idzie z nieznajomymi wilkami na chatę, a potem krzyczy się ratunku, ratunku. A w nowych osiedlach oddzielnych, leśniczych raczej niełatwo. Dobranoc.